Witam Was tutaj, cześć, czy mamy znasz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Steve's kanału z PlayStation 4 Natural Disasters. Dzisiaj gramy sobie po live'ie godzinnym, więc jak może się domyślacie, tam dużo się działo. Sobie tylko ulepszymy drogę od razu na początku do autostrady z wyciszeniem. Dobra, możemy wracać do tego. No i tak, ostatnio wybudowaliśmy sobie trochę rzeczy, pociągi. No tutaj sobie jeżdżam po naszym mieście. Już widzę, że nawet trochę ludzi zaczyna z nich korzystać. Tutaj różnymi zakrętami, tutaj ten schron troszkę wcisnęliśmy, z tego co pamiętam. Tak, on tu się pojawił. Mamy tutaj główny dworzec. Może dzisiaj popracujemy nad dworcem centralnym, ale raczej może, chociaż nie wiem. Dalej. Mamy tutaj przemysł. I co najważniejsze, mamy pociągi towarowe. I tym się na pewno do dzisiaj zajmiemy, bo jak widzimy, tutaj są takie kotki do pociągów tych, że to mi się nie podoba. No i ogólnie to na tyle. I kupiliśmy też trochę kawałków ziemi. Z tego co widzę, możemy kupić nowy kawałek. Czy my chcemy? Czekajcie. Bardzo chętnie bym kupił ten, ale na razie... Na razie chyba nie musimy, chociaż ten tutaj też kusi. Okej, no zobaczymy. Dobra, wiecie co, kupmy ten. Tak, nasze miasto jest już w ogóle dziwne. Ponieważ tutaj jest ta autostrada, ja bym chyba trochę nie ją podłączył. Dobra, czekajcie, gdzie jest konieczna drogowa? Tu mamy konieczne, czy ona tutaj nam wejdzie? Wejdzie, powinna wejść. Dobrze, spróbujmy. Spróbujemy to zrobić i zobaczymy, czy to nam wejdzie. Tutaj, tutaj, aj, chwila. Pauza. Bo zaraz tam tutaj wszystko się rozjedzie. Dobrze, to my tutaj sobie wstawimy tą koniczynę. Dobra, widzę, że są problemy. Tutaj wyburzyć, tu wyburzyć i... I cały czas są problemy. Chwila. Jest zawsze pomysł, że możemy sobie zbudować to ręcznie. Dobra. Zrobimy to ręcznie. Bo jest jedna zaleta, jeżeli to robię to ręcznie. Wiecie jaka? Ona to bardzo prosta. Zaleta jest główna taka, że robię to tak, żeby obsłużyło to korki takie, jakie ja myślę, że to mógłbym się kiedyś pojawić. A jak robi to, budujemy taki automat, no to mamy z automatu. Poza tym nasz będzie też jeden niepowtarzalny. Szkoda, że nie można pobierać z internetu, bo to nam, by nam trochę pomogło. Dobrze. Tylko sobie puścimy jeszcze górą kawałek. Żeby później one jednocześnie zjechały sobie w dół. Czekaj, czekaj, czekaj. Dotąd i drugi też dotąd nie łącząc się. I puścimy sobie. Czekaj. A czemu nie? W sumie. Dobra, i tu zakręć. Teraz tylko trzeba zmienić sobie kierunki. Możemy puścić już grę? Nie, bo my tu wyburzyliśmy drogę. I zobaczmy, czy nam się uda przywrócić tutaj drogę. Szczerze bym wolał, żeby była. Okej, okay, świetnie. I biurka. Jakby się udało, żeby wróciły, też nie byłby to zły pomysł. Zaraz będę musiał skończyć. Ale spokojnie, odcinek będzie normalnej długości, tylko pewnie trochę go poprzecinam. Dobra. I tak, na razie ten węzeł nic nam nie mówi. Chyba też mówić zbytnio nie ma. Nie ma zamiaru. Dalej, puśćmy sobie tutaj drogę. Tu będzie droga z rowerami. Tak, chcę trochę wprowadzić dróg z rowerami, aby rowerzyści w końcu w naszym mieście mogli jakoś normalnie funkcjonować. I też trochę tramwajów, bo ostatnio komunikacje to głównie jest metro i kropka. A to nie na tym miało polegać. Dobrze, czy tu... A, to tak sobie zostawmy. Tą ślepą drogę. I tak, tą drogę trzeba wyburzyć. Może i tą. Bo tu będzie węzeł. Ale węzeł sobie zbudujemy, kiedy będzie jasno. A jak może zauważyliście, właśnie zaczyna się być noc. Tam, tylko sobie zacznijmy od najważniejszych rzeczy. Czyli może gdzieś jakoś tutaj będzie droga wyjeżdżać taka, tak, trzypasmowa. Wiem, może się zdziwiliście. Ale tutaj chcę wprowadzić trochę trzypasmówek, bo jak było wcześniej, no to dobrze wiecie. Korki się były robić na potęgę. Jeżeli są zwykłe drogi, a jeżeli będzie w końcu jakaś
Porządna ma na 3 pasmówka, no to co innego. Dobrze. Pewnie będzie trzeba kręcić przy tym węźle, który teraz buduje. Ale zobaczymy, może na razie póki co nam wystarczy. Czy mogę domyśleć, że będzie po prostu zjazd o taki. Ale na razie nie będziemy nad tym kręcić. I stąd takiej sobie puścimy w dół zjazd. Tak i tak. No powiedzmy, nie powinno to źle działać. Dobra, dalej. Drugi duży węzeł to będzie zjazd stąd. Czemu to mi się nie chce pójść tak, jak ja bym chciał? Czy mi się to uda puścić tutaj? Może i by się udało, ale musiałbym trochę przekombinować. Tak, okej, dobra, czyli trzeba wyburzyć tę drogę na rzecz innej drogi. Świetny pomysł. Idziemy w dobrym kierunku. Wcale się nie cofamy. Wcale. Dobra. Jeżeli sobie puścimy tutaj, nawet nie wiem, jakie to radio gra, więc jeżeli ktoś ma jakieś... komuś się nie podoba, to nie moja wina. Nawet ja nie wiem, co to jest. Tak, chwila. Puśćmy sobie drogę dotąd. I stąd będzie szła do góry. O! I to jest dobra odpowiedź. Później tu sobie zacznie zakręcać. Tu dalej. I tutaj i koniec odcinka, tak? Chwila, może mi się jeszcze uda coś zrobić? Uno manto. No weź chociaż, żeby tutaj tą drogę wczepić. Dawaj, dawaj. Okej, dobra. Możemy. Dobra, możemy prawie już szczerze to skończyć, tak? Prawie. Dobra, kończymy. 6 hours later. A, no i wracamy 5 godzin później. Serio, 5 godzin później. Dobra, nieważne. Nie pytajcie, czemu kontynuuję nagrywanie 5 godzin później, czemu ta droga jest krzywo? Jakim prawem? Droga, jak śmiesz? W ogóle kto ci pozwolił być krzywą? To chyba przesada. Dobra, to nie. Zrobimy sobie drogę stąd. Do ciebie. Wiem, widzę, że jest krzywo. Ale już to trudno. Jakoś przeżyjemy to. Dobra. Teraz zrobimy sobie... chwila. Bo gdzie muszą być jeszcze zjazdy? Muszą być zjazdy tu. Okej. I zjazd stąd. Tu. No jeszcze trochę tego jest. Dobra, to sobie pójdźmy najpierw przede wszystkim. To do góry. Pomysł był taki, że po pierwsze to jedzie tu do góry. Może da się to naprostować trochę. Zaraz zobaczymy. Czekaj. No powiedzmy. Chociaż nie podoba mi się to. Nie, jest jeszcze gorzej. Chwila. Zrobimy tak. I tak, okej, dobra, zjazd. I tak, stąd ta droga jedzie sobie... miała przejechać sobie tutaj, tak? Tak, tu się robi już naprawdę niezły węzeł. I tu sobie spokojnie zjechać. I tutaj tak, tu jest tutaj jedno... pojedyncze będą drogi zjeżdżać. Tak samo na przykład... nie, stąd bym chętnie puścił podwójną drogę. Ale nie mamy zielonego pomysłu jak. Jak, skąd. Możemy krytycznie ją puścić górą. Tak trochę nie mam pomysłów jak. Możemy niby... Nie, teoretycznie możemy. Gra wstrzymana, wiem, zauważyłem. Nie uwierzysz, ale zauważyłem. Okej. Było to przed chwilą. Udało mi się, tak? O, było. Dobra. I tu jakby mi się udało zjechać w dół. Okej, udało się zjechać w dół. I teraz tutaj słup. Wow. Czekaj. Jeszcze się nie cieszymy za wcześnie. No właśnie. I weź to teraz połącz. Wybórz.
Zbuduj ponownie i módl się o to, żeby się postawiło dobrze. Nie. Nie. A idź pan. A idź pan. To jest normalnie... Nie no, bez przesady. To miejsce jest zajęte. Przez co no niby? A dotąd? I... tutaj? No. Dobra, pójdźmy tym skrótem, już niech będzie trudno. Tak, tu? Okej, było dotąd. Dobra, nawet nie jest aż tak tragicznie. Dobrze, i tutaj sobie tak przyjadą te samochody. I stąd będzie zjazd. Tak? Tutaj. Tu takie ładne połączenie, żeby zjeżdżali obydwaj. Dalej. Stąd trzeba zrobić... O pani, ale padł deszcz. Przynajmniej tutaj nie pada, bo włączyłem pauzę. He, he, he. Okej, okay, tu jest słup. Kolejny przeklęty słup. Dobra, jeżeli sobie... Możemy go ominąć. Tutaj też powinny być słupy. Okej, okay, znalazłem je. Nie chciałem ich znaleźć tutaj, ale... Już niech to trudno. Jakoś ujdzie. Okej, okay, i tutaj powinniśmy... móc podjechać do góry. Tak, jedzie do góry. Świetnie. Ale... było! O, dobrze. I tu sobie ładnie wjedziesz. Okej. Okay. O, jest, jest. I stąd byłoby idealnie, idealnie, żeby to wjechało tutaj, ale raczej nie chcę. Stąd tym bardziej. No nie, to poprzebudujmy to. Bo ja bym tu bardzo chciał to tak już puścić. Z tego sobie raczej nie przestawimy. Ale możemy zrobić tak. I żeby to tutaj wjechało. I teraz spróbować to gdzieś tu wkręcić. Może nawet... Jest. Okej, okay, dobra. Teraz zobaczmy, czy wszystko jest. Nie, nie ma wszystkiego. Od razu widzę to. Na pierwszy rzut oka. Stąd jeszcze trzeba zrobić wjazd do góry. Tu i tu. Dobrze, zobaczmy teraz tak. Stąd są dwa wyjazdy, dobrze. Stąd są dwa wyjazdy, dobrze. I stąd są też dwa wyjazdy. Tak? Stąd też. Dobrze, czyli muszą być tutaj dwa zjazdy. Co? Ja mam trochę nietypową technikę. Tu też są dwa zjazdy. Tu jest jeden zjazd, tu jest drugi zjazd. I tu są też dwa zjazdy. Tutaj... Ja bym sobie naprawdę bardzo trochę nie ulepszył to drogę. Czekajcie, my to możemy to zrobić zupełnie inaczej przecież. Niepotrzebnie my tutaj tak manewrujemy tym. Skoro... Możemy zrobić... że to jedzie sobie tak i to podjeżdża do góry i do tego nie, bo to musi być do góry teraz. Tak, tak, tak i tak. Ok, i teraz myśl. Ten węzeł już zaczyna naprawdę być duży, a to miał być taki ładny mały węzełek. Dobra, chwila, nie tutaj, tylko może tutaj. O, no i teraz jestem z tego zadowolony. Puśćmy play. Jest trochę obszerny, ale... Kto by tam zauważył? Na pewno nie ja. I widzę, że już nawet ludzie z niego zaczęli korzystać. To jest jeszcze lepszą nowiną. Tu sobie zrobimy zjazd. Zaraz teoretycznie nie powinno być tutaj tego wjazdu, ale już trudno. Nie będę się tym tak bardzo przejmować. Tu będzie zjazd. O, jest dobrze, jest dobrze. Dobra. Co, tutaj będzie wjazd? Dobra, już bez zasady z tym. Dalej. Co my chcieliśmy postawić? Tak. Gdzie jest nasz taki handel ścisły? Ścisły handel mamy tu. Mhm. Dobra, czyli gdzieś tutaj musimy postawić sobie nowy budynek. Zobaczycie jaki. Jak może zauważyliście, mamy multum pieniędzy, więc dzisiaj trochę z nich skorzystamy.
taki odstęp sądzę, że spokojnie wystarczy. Okej, i tak. Ulepszmy to sobie na drogę jednokierunkową. To się przyda. Jest, jest. I tu sobie stawiamy dworzec towarowy. Tak. Stawiamy sobie tutaj dworzec towarowy. Zaraz wam wytłumaczę czemu. Dworce towarowe działają w dwie strony. Importują i przywożą surowce. Czyli tutaj będą przywozić surowce i teoretycznie od moich ludzi. W sensie od moich fabryk. I to jest akurat rzecz, którą bym chętnie zrobił. Tylko nie wiem, czy się oczywiście to uda, ale jakby się udało, byłoby fajnie. Dobrze. Tak, oczywiście tutaj mi rozwali prąd. Trzeba go naprawić szybko. Ludzie zauważą, że coś tu jest nie tak. Okej, połączyło się. A, to jest od tego tu. Tu akurat nie ma takich dużych problemów, jakby nie mieli prądu. Dalej. Trochę nie wiem, już tą drogę spuścił w dół, ale jest jeszcze to, więc już nie będzie. A nie, dobra, nie spuszczamy tego w dół, bo jest tu węzeł. Gdzie są tory? Tory są tam daleko. Jasne. Dobra, to nie. Drogę trzeba wykręcić. Znaczy te tory, tak właściwie. Tutaj. Dalej jadą tu. Tutaj przyjadą. O! No i stąd dół. Tak. I teraz tylko trzeba było podłączyć stąd tutaj. Stąd tutaj. Najlepiej to jeszcze gdzieś do przodu, ale patrząc po tym, jak ładnie mi się udało tutaj zrobić ten węzeł, to będzie problem. Nie widziałem, że da się tak w stylu zrobić, ale dobra. Może być. Będą się robić korki, ale trudno. Na razie kit z tym. Okej, dobra. No to mamy węzeł, teoretycznie pociągi mogą już dojeżdżać. Oczywiście jeszcze nie by mi się przydał prąd, ale to komu? Dobra, prąd pociągniemy sobie stąd. I oczywiście jeszcze woda. Jakby ktoś się zastanawiał, czemu nie było ostatniego odcinka, po prostu byłem bardzo zajęty. I od razu mówię, że w najbliższy weekend prawdopodobnie w godzinach wieczornych będzie live. The Cities. Więc żeby nie było, że nie mówiłem, to mówię. Pieniędzy mamy naprawdę pieniędzy to mamy dużo w tej serii. Aż się zastanawiam, skąd te pieniądze są. Bo ja ich przecież od nikogo nie kradę. Może można zniżyć podatki trochę. Tak, może zaraz się tym zajmiemy. Tylko zaraz zerknę sobie w trofea i zobaczę, co trzeba. Bo jest pewne w trofeum, jeżeli się zrobi odpowiednią opcję. No, jest. Jest. No, wy możecie się udawać, a ja sprawdzę, co i jak. Dobra, reklamy dalej lecą. Znalazłem to, trzeba zrobić. Trzeba. W rejonach mieszkalnych. Rejony. O małym zagęszczeniu. Dobra. Trzeba podnieść tym. Raz, dwa. Czekaj. Jeżeli tu musi być 7 i tu 7. No, mamy dużo pieniędzy, no nie? Zobaczymy. Hehe. I utrzymaj to przez 2 lata. Zobaczymy. Powinno im się to spodobać. Dobrze, czekać opieka nam tu jest niezbędna teraz. Cmentarze są w dobrej sprawodze. Tutaj, prawda, helikopterów. To gdzieś trzeba będzie pomyśleć nad nową stacją. Tutaj. Ale nad tym kiedy indziej. A tak ogólnie to jest całkiem. To jest schrony. To trzeba postawić drugie. O! I to jest budynek, który byśmy tu musieli gdzieś postawić. Dobra. Czujniki. Pamiętam, że ostatnio stawialiśmy na live. Bo i to nie. To mamy. Dobra, to zaraz postawimy gdzieś ten duży budynek. Co do policji, to nigdy nie ma problemu, natomiast co do edukacji, to inna sprawa. Dobrze, macie tutaj jedną szkołę. I da, bądźcie bogaci, macie drugą szkołę. Szkoły średnie też są na kiepskim poziomie. Tu
tutaj, tym tutaj się może przydać. Pojemność. Teraz powinno się pojawić więcej. Mamy 6 tysięcy, potrzebne jest 9 tysięcy. Aha, to w ten sposób działa. Okej. Przyjmuję wyzwanie. Teraz lepiej. 7 tysięcy na 9. Dobra. Tutaj gdzieś. I w tej dzielnicy, czekaj, czy tu jest dzielnica? O, tu nie ma dzielnicy. Zapraszam do komentowania. Nazwa dla tej dzielnicy, śmiało. Piszcie w komentarzu, jak ta dzielnica ma się nazywać. No widzę, że nie ma. To będzie, tu damy przepis. Tak, wiem, damy przepis. Nareszcie jakiś dla danej dzielnicy. Czekajcie, nacisk na edukację. Tak, to się na pewno im tu przyda. Czy coś jeszcze? Z uniwersytetami jest spoko. Czyli jest prawie. Dobra, dajmy im tutaj jeszcze jedną średnią. A niech się cieszą. Co do podstawówek, potrzebne jest ich 38, a mamy 21 tysięcy. Podstawówek to by musiał tak dużo nastawiać, żeby było na poziomie zadowalającym, że to jest... Czekaj, ile ma jedna podstawówka? Jedna... 300 miejsc. No nie wiem. Jakoś to jest inaczej liczone, ale tak czy siak... Nie. Dobrze, przemysł nam się chce rozbudowywać. Tu trzeba będzie, zaraz wprowadzimy zmiany trochę w organizacji ruchu, jakie tutaj panuje. Bo tu... Tutaj jest ta farma, o, wspomniałem. No tak, bo mamy tyle pieniędzy, że możemy wstawiać monumenty jako zwykłe parki. Hehe. Dobra. I tutaj dajemy wam... Tak jak pamiętam, tak, macie tutaj teraz wodę, więc nie trzeba nic myśleć już o was. Prąd sobie sami podciągniecie. I dzielnicę też macie już wyznaczoną, więc wiecie co budować. O. Dobrze, i teraz tak. Tu trzeba trochę to zmienić. Tylko, że ja nie jestem przekonany do tego, co jak to zrobić. Najlepiej to byłoby... Tak, wyburzyć tą drogę. Puścić tu taką podwójną. I tu w drugą stronę. I teraz to weź po podłącze. Nie, najpierw tą. Dobra. Później tą. I tak samo tutaj. Najpierw tą. Później tą. I ty tu trochę inaczej widzisz tą drogę, czekaj. Mianowicie tu będą dwa zjazdy. Stąd. I tu. No, chwila, bo to trzeba odpowiednio ustawić. Da, tu jest dobrze. I teraz tak, ty jedziesz tu. Teraz weź to ustaw. O. Dobra, to mi odpowiada. I teraz ciebie tutaj. Okej, nie. Tu jest dobrze, tu jest dobrze. I tu jest dobrze. Dobra, zobaczmy. Powinno działać to lepiej. Ja by usprawnić, bo moglibyśmy nawet to ulepszyć na autostradę, ale widzę, że trochę za późno. Bliskie te auto sobie swoją drogą. Zbyt mała odległość, to... Zbyt mała odległość. To w ogóle znaczy? Ach, no tak, wspomniała to. Lagi w cities. Lagi ludzie. Takie lagi, że na człowieku lagi. Dobra, tu jest dobrze. Teraz to nie uda nam się tego tu wybudować, co nie? No oczywiście, że nie. Teraz puścimy to jakoś tak. Okej, tutaj poszło i teraz tylko stąd trzeba puścić. A trzeba, czekajcie, kręta. Drogi, których ja nigdy nie używam. I poszło.
To nie tu. To nie tu. Tu. Mam dziwne uczucie, że tu jest za mało gwiazd. Ale oni tak sobie nie będą korzystać tak, jak ja bym to chciał. Kurczę. No bo ulepszmy to na tą zwykłą. No i patrzmy. Teoretycznie powinno to lepiej działać. Ale tylko w teorii. Więc no zobaczymy. Tu jest dobrze, bo nie ma świata żadnych. Więc powinno to spokojnie jeździć. No i tutaj też powinno w miarę to wyglądać. Bo ten korek, który tutaj się budował wcześniej, to był naprawdę była masakra. Ale zobaczmy, co jest. Obieg jest pełny. Obieg jest pusty. Dobra, możemy. Szybko się opróżniłeś. Wow, wow, wow. Dobra, nie, ale spokojnie. Na razie jest mały ruch, z tego widzę. Więc jest dobrze. Okej, okay, i przyjeżdżają raczej z jakiegoś takiego miejsca. No, ten sobie po prostu się omija. Dobra, no tutaj to wiadomo, będą tłumy. A ty gdzie jedziesz? Tak z ciekawości? Po prostu omijasz nas? Jak tak można? Robi mi się smutno. Dobra. Przejechał pociąg. I po prostu z niego się wyładowywuje, tak? Tak, jeżeli by mi się udało na ciebie najechać. Tak. Okej, okay, dobra. Mieliśmy też popracować nad tramwajami. Widzę, że handel chce się rozwijać. Tak, bo daliśmy im tutaj miejsce. Mieliśmy tutaj postawić też ten budynek. Okej. Okay. Tu są światła, no tak, jasne. Tam, gdzie są niepotrzebne, tam są światła. No, co ty myślisz? O, tu są tory tramwajowe. To jest dobra wiadomość. Dobrze, i tak, byśmy sobie stąd puścili. No, taką małą wiejską drogę. Dobra, to nie jest wcale taka wiejska droga. To jest duża, prawdziwa, porządna droga. Po której będą zasuwać tramwaje. Żeby nie było. I tu najlepiej byłoby puścić te... O właśnie, te tramwaje tędy. Ale to zobaczymy jeszcze. I tu z tego co widziałem są straszne korki. Są straszne korki. Dobrze, tak, zmieniamy tutaj trochę organizację ruchu. Czekajcie, mam nadzieję, że tutaj ten autobus nie jeździł tędy. Okej, okay, objedziesz sobie na okrągło. Dobra, no, taka odpowiedź mi leży. Dobrze. To wyburzamy. Tutaj też. Tu ludzie widzą, że skorzystali z tego jako kładki. No, w sumie dobry pomysł. Dobra, przesunę to sobie trochę... Chyba nie. Stąd. Tutaj. Tak. I teraz stąd. Teraz co? Czemu nie? A, bo to jest ubytki w terenie. O ty panie. Trzeba tu naprawić to. No może nie w ten sposób, ale to zaraz. Później możemy najwyżej wybudować tak, jak powinno być. Okej. Dobra. Tu i tu jest połączenie. Chociaż moglibyśmy, czekaj, to zrobić lepiej. Jeżeli sobie weźmiemy tu w dół i stąd, tak. Okej, okay, dobra, to jest dobre. I tylko teraz tę ścieżkę. Ile jest czasu? A, ja już tak 23 minuty do was gadam. Czy wy mi chcecie wcisnąć jakiś kit? Ja sądzę, że to jest krócej. Dobra, i tu ścieżkę byśmy puścili. Byśmy. Okej, okay, dobra. Jest dobrze? No, powiedzmy. Trzeba tylko to naprawić. Czyli stąd droga bambajowa. Tu. Okej, okay, i jest dobrze. Swoją drogą, nie wiem czy wiecie, ja przygotowałem się dzisiaj pod statki i ja zamierzam się to zrobić,
Zrobiłem tutaj wielki, gdzie to widzicie? Nie da się przejechać pod mostem. Wielki tutaj ten wodospad. Nawet nie chcecie się widzieć, jak ja się tu bardzo namęczyłem nad tym. Żeby on tak fajnie wyglądał i działał. A chodziło głównie tutaj o to, że nie dało się tu postawić statków, gdyż pojawił się magiczny komunikat. Nie wiem, jak dany brzeg. Tylko, że jest za wysoko. Wow. Kiedyś to zrobimy na pewno. Chcę to zobaczyć, jak one tutaj płyną. Dobra, czy może tutaj to będzie widać? O, zbyt duża wysokość. Dlatego ominęliśmy to. Bardzo zgrabnym pomysłem. I teraz tak. Chcę postawić te statki, aby płynęły w miarę logicznie. Co jest? Do rosyjskich obozów. Dobra. Postawmy sobie tutaj statki. Wszyscy zadowoleni, w sumie się nawet nie dziwię. I tu sobie droga będzie odchodzić. Okej, dobrze. No i tutaj możecie się dalej budować, ludzie. Dobra. No i mamy statki. Może kiedyś jakiś przypłynie. Bo raczej teraz to nie pływają, bo nie mają gdzie. Ale już wkrótce. Bo tu sobie nie fajnie zrobione, że nie będziemy ich z nimi dużych problemów. Bo jak tam nasz węzeł? Z tego naszego wielkiego cudu nikt nie korzysta. A tu jeżdżą tylko te, co naprawiają, no jasne. Oczywiście. I jeden jeszcze pojechał tutaj, tak? Nie, no dobra. Bez przesady. Tu macie dużą drogę, tak? Możecie sobie spokojnie jechać, ominąć całe miasto, przejechać. Fajnego, pokazywało mi, że tu się tu bił korki. Ale chyba to już, to jest jakaś stara wiadomość. No właśnie. Dobrze, że tak jest. Okej, tu się jakiś mały węzeł zrobił. Mały korek. Chyba wiem czemu. Dobra. Puścimy im tu drogę. Na razie to będzie taka pseudo droga, ale musi być, bo widzę, że im się to zbyt bardzo podoba ta droga. A ja bym nie chciał, żeby tutaj takie. Wiem, że mogę ustawić zakaz jazdy z pojazdów ciężarowych, ale nie chcę im tak bardzo wchodzić w grę. Więc jeżeli zrobimy sobie coś takiego, to ja będę zadowolony i oni. Tak. No powiedzmy, zobaczymy, kiedy zaczną z tego korzystać. Natomiast tak, wiem, że miałem już skończyć odcinek, bo odcinek trwa już ponad 20. A, 26 minut, no ma to jeszcze nie jest aż tak źle. Wiem, że jest dłużej, ale cicho. Co dla mnie, dobra, nie ma tragedii. Jest tu jeden schron. Ci nie mają, gdzie są biedni. Tak. Stawiam dobrze, bo nic nas już nie ma ludzi. Że coś trzeba byłoby się czymś zająć czy coś. Dobra. A ten magiczny budynek stawiamy. Oni się tutaj przydadzą, bo jak jeden do tutaj jest gdzieś tutaj, o, tutaj w centrum, no to będzie problem. Swojego postawiłem też drugi zbiornik. Bo zobaczyłem, kiedy sobie wejdziemy tutaj, nam pokazuje i widzę, że niedługo trzeba będzie postawić kolejny. A może postawmy od razu kolejny. Swanego zdawiamy mało pieniędzy, ale jakoś jedziemy. To dobrze. I to też tych trzeba nie gdzieś postawić, bo to jest jednostka pompująca, tak. Jedna na całe miasto też tak trochę mi się mało podoba. Może od razu w sumie. Tak, bo tu miałem pomysł, żeby zrobić dookoła ciebie. Tylko tu widzę, że. Tak, tu jest budynek. Tu też jest budynek. I tu jest budynek. Świetnie. Też. Tu nie ma. Świetnie. Żeby zrobić tu sobie taką drogę. Tutaj to już będzie inna sprawa. I stąd tutaj też do drogi. I tak, i tu tą drogę w sumie można było jeszcze nawet pociągnąć. Już tutaj. Dobra, tak dotąd. Może być. Lekaj. Ty jedziesz w tą stronę. Nie, my zmienimy sobie te kierunki. Bo chodzi mi o to, żeby jednostka miała szybki wyjazd na drogę. No to najlepiej na autostradę. Co nie? Okej, jest wyjazd, jest.
Dobra, nie, jeszcze dalej. Lepiej byłoby, o, gdzieś tu. I ty gdzieś tu. I teraz pytanie, czy ja to dobrze postawiłem? Ok, tu jest dobrze i tu jest dobrze. I dzięki temu mogą szybko wyjechać. Żeby nie było, że zapomniałem na drugą stronę. Na drugą stronę też chciałem postawić. Może nie aż tak. Czy to jest ze mnie kpisz? Okej, nie tutaj, to nie. Można zawsze zrobić coś takiego, co nie? Jak to nie można? To było po prostu piękne. Dobra. Stąd. I tutaj. No i pięknie. Jakby coś mogą sobie zawadać do woli. Mieliśmy tutaj sobie postawić. Okej, dobra, jesteśmy na minusie. Ale w naszym budżecie to nawet nie jest jakiś straszny problem. Tutaj jednostkę pompującą trzeba podłączyć. Swoją drogą mam też zamiar zrobić, żeby te zbiorniki wodne lepiej nie były wszystkie obok siebie, bo to chyba też nie jest jakiś dobry pomysł. Z tego co mi się daje. Dobra, jak tam statki? Jest! Płynie nasz pierwszy statek! Chwila. Ty, stój! Łotrze jeden. A, mamy pierwszy statek! Przypłynęli! Jej! Nasz przemysł naftowy się cieszy! Na pewno. Na pewno się cieszy. Świetnie. I samochodziki wyjeżdżają. Czy ty się coś zapomniałeś? Tak. Na to czekałem! No, czy to nie jest po prostu piękny statek? No, nie, no, czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Udało mi się zrobić to, co widziałem, że statki robią cokolwiek, żeby przepłynąć. Co ich nie interesuje, jak, ale one jadą. A, jak tam pociągi? Czy nawet tu się zaczęły robić kolki? Nie, jeszcze nie. Tutaj nie jest aż tak źle. Tu się robią, ale małe kolki. Dobra, to przy małych to nie mają jeszcze. Tu jest to skrzyżowanie na dole. Skrzyżowanie trzeba będzie usunąć kiedyś, ale kiedyś. Na razie nie będę nad tym marudzić. Dalej. Autostrada się w miarę, tutaj przy tych dużych zjazdach ładnie to wszystko schodzi. Czyli ludzie korzystają z moich ścieżek? Tak. Ale z rowerowych tak mniej. Myślę, nawet trochę nie dziwię. Okej, i z tych dużych też korzystają, z tych nad ziemią, dobra. Dalej, tutaj. Tu powinien być duży zjazd. Tak, powinien być duży, ale dobra, już nie będziemy ich tym męczyć. I zapomniałbym. Tu musi być też zjazd, w górę. Kurczę, czemu go tutaj nie ma? Chyba zapomniałem o nim, szczerze. Szczerze powiedziawszy, to chyba o nim po prostu zapomniałem. No bo znaczy tutaj nie, jest tu, no to tutaj też musi być. Okej, teraz tak. Sobie zrobimy tutaj tak zjazd. Tak. I ty tu. Nie, nie stąd. Tu. O, dobrze. I jeszcze. Tutaj, tutaj. Tutaj jest, jest. No i świetnie. Dobra. Chociaż może dobra, dajmy im tutaj tych biur. Bo nie chce mi się dawać ich nowych miejsc do pracy. To niech po prostu się tutaj budują. Nasz węzeł w miarę tutaj mknie. Dzisiaj nie będzie też kolejnego timelapse'a, ponieważ... Chociaż... Kto wie... Dobra, nie, coś tam wymyślę. Bo tutaj ten węzeł zasługuje i to co było na timelapse'ie na coś nowego. Widzę, że im się już spodobały te zjazdy. Już z nich korzystają. Możemy to wyburzyć szczerze, bo to będzie trochę korkować. Ten możemy zestawić, bo on taki jest dosyć fajny. I przy okazji może mi się uda wbić to trofeum. Bo czemu nie? No i zaczniemy już od kolejnych odcinków stawiać nasze budynki. Może gdzieś nawet stadion byśmy wstawili. Mam pomysł, żeby stadion wstawić gdzieś w jakimś centrum naszego transportowym. Komunikacyjnym, bo to byłby chyba dobry pomysł. No ma. Czy jakaś mi tu mucha lata. O, tutaj całkiem nieźle. To nawet fajnie wygląda. Czy tutaj... Czekajcie, czy my tu coś możemy jeszcze postawić? Może... Dobra, dajmy im tutaj jeszcze te zbiorniki, już niech będzie. Czy wysuń rury spod budynku. Nie, wierzę, że ci się uda. O! Teraz, gdzie te rury?
Masz. Aha, tutaj. Okej. Okay. Dobra. Jest, jest. I ty też masz. No, no to jakby coś... O, jest wszystko obok siebie blisko. Więc jak im coś padnie, to jeszcze im postawię tutaj do pełni szczęścia. O, macie wiatr, tak? Żeby jakby coś wam padło, to od razu wy tutaj szybko ratujecie wszystkich. Od wody, ratowników. Masz tu radiowego? Dobra. Czujników to już może nie. Masz tam to też raczej już, nie? Ale ogólnie niech będzie, dobra. Ja ze swojej strony dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jeśli wam się podobało, zostawcie w górę, bo trochę to robiliśmy. Został on nagrywany dosyć długo. No i mamy ten węzeł, który według mnie nie powinien się zbyt szybko zacząć korygować. Jeśli wam się podobało, zostawcie w górę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć!